My się otworzyliśmy w maju. Można przynosić do nas wszystko, czego się nie potrzebuje, poczęstować się tym, czego się potrzebuje. Codziennie w zasadzie odbieramy z takich sklepów wielkopowierzchniowych warzywa i owoce. Odbieramy to, czego rolnicy nie sprzedadzą i czego nie chcą już brać z powrotem do siebie. Jeśli chodzi o w ogóle drugi obieg, to rzeczywiście to się nasila. Będzie się nasilało jeszcze, bo idą różnego rodzaju kryzysy. Są to i seniorzy, i dzieci, i nastolatki, i każda grupa wiekowa, właściwie też każda grupa społeczna. To nie jest tylko fajna zabawa, w którą można się zaangażować, ale w pewnym momencie myślę, że już staje się powoli koniecznością. Tą konieczność ludzie odczuwają nie tylko właśnie z takich pobudek serduszka i światopoglądowych, żeby być bardziej ekologicznym, ale też po prostu z powodów ekonomicznych. Jest to fajna przestrzeń do tego, żeby eksperymentować, żeby sprawdzać, jak to działa, żeby uczyć się tego, żeby budować zaangażowanie społeczności, żeby też społeczność uczestniczyła w tym procesie decydowania właśnie wspólne, czyli czyje i jak tym dysponować i jak się tym dzielić. W takiej mikroskali, w makroskali wiadomo, że też jesteśmy w takiej sytuacji, że kończą nam się zasoby, czyje one są, czyje one powinny być.